9 passing to point 5. Dobra, to zwolnij bloczki. Chief, remove the wheel chocks. Copy. Ty bierz kołował do katapulty drugiej. Ja do pierwszej. 069 passing 2.5. Copy. No ja przejadę pierwsze. 401, 404 kołujemy do katapulty pierwszej oraz drugiej z windy pierwszej. Kołuj. Już poprawię. Request refueling. Refueling complete. 407 launching that for. Forfeiter departure 029, established outbound. Jakby co, to ja czekał, już mi zmienię numer. Mi. Jakie to jest berce? Zakładamy, że 0? No właśnie, dobry pomysł, nie wiem. Załóżmy, że jest 0. Spoko. Dobra, to ja za chwilę będę startował, wiadomo, 30 sekund separacji. Departure radial? 0. Tak, tak. Potem tam ewentualnie odejdziemy po 10 mili. Dobra, to ja zgłoszę nas i będę startował 30 po, w sensie sekundowo. Rosy 1, technik of cut 1. Sorry, Rosan Arking. Czekaj, coś się zesrało. Nie macha mi w ogóle, żebym kręcił. No rzeczywiście. Dobra, teraz od ciebie gości odchodzi. Dobra, to zaczynam kręcić.
I idę. 401 Airborne. The one passing 2.5. U mnie aktualnie 6,5 mili, wysokość 5. Okej, copy. Mam jakieś ścinki drobne. Tak, to nie ma. A są takie na minimum sekundowe, już prawie że sekundowe, bo tak dość zauważalne. U mnie na razie jest dobrze. Rozjebany Arking. Trochę się jebnąłem czasowo. Rozrywany Stablish Outbound. Co jest naszym waypointem trzecim, czwartym i piątym w sumie? No właśnie nie wiem, wiem, że miał być tylko jeden waypoint na Havadarei. Departure 404, establish outbound. For the one establish outbound. A oś 12 jestem aktualnie. Noszę nie mam, około 4. Okej. Możesz mi podać koordynaty piątego waypointa, bo chcę na mapie na F10 określić, gdzie to jest. Mogę. Podaj mi pierwsze. Północ 27, 14, 73. Dobra, i East? 56, 39, 34. To jest gdzieś w polu. To jest kwadrat DR61. To są chyba punkty IP takie, wiesz? Ten waypoint trzeci i piąty. Może być, ja właśnie na ESA to widzę też.
7-4. Tak, waypoint 4 to jest na pewno Havaleraya. I warto wspomnieć, że elewacja jest na waypointie 2000, to sobie obniż. No właśnie, okej. Bo na Havaleraya jest 50. Jaka jest częstotliwość tego AWACS-a w końcu dzisiaj? 236 250 overlord. To przejdź. 028 request startup. Powtórz? To przejdź na nią. Jestem. 236 250 port 2 radioczek. S1, he 5x5. Kobi. Równam na 21-200. Kopi. Spiczek? 215? Okej, a 280. No ja robię prędkość teraz. Także nie hamuj. Okej. Okay. 240. Tam gildu przelatuje koło tego lotniska. Fort 3, no on tam leci gdzieś daleko w głąb. Tak, on w ogóle chyba na Kerman się wybrał. Mam nadzieję, że go nic z Giroftu nie zaskoczy. Dobra, u mnie 280. No kopię, ja trochę przyspieszam, bo... Czemu jak ustawiam żeby wytrzymał mi wysokość, to cały czas na lewo mnie ściąga. Enfield 1 to Enfield 2. Tak jakby mi nie trzymał trybu, czy mnie wrog pod uwagę. Wyleci się teraz atakować? Bardzo rozumiem, 46 mil do Texaco. Słuchaj, idziemy na pierwszą falę i liczymy się z tym, że coś nam się z tego lotniska podniesie, czy idziemy na drugą falę, idziemy się zatankować? Już co, obojętnie, tankowca mamy na drugim waypoincie chyba. Właśnie mamy taką samą odległość do tankowca, jak i do celu. Halo? Ale zaatakujmy, zobaczymy co będzie. Dobra, jak coś to będziesz strzelał do nich. Dobra, zakręcimy sobie za chwilę na jakiś kurs 0.15 mniej więcej. Zaczynam kręcić w prawo. Będzie ostro kręcić, bo na autopilocie lecę. Kopii.
Dobra, nabierzmy sobie wysokości i prędkości. Coś się chyba podnosi z tego lotniska. Cortland, Fortland? Nie. Nie wiem, nie widzę nic na razie. Nie, nie, to mi się pomylił. Front one, cold one, jeszcze nie wystartował chyba. Dziękuję. Też miałeś takie obagę świetlnego przez chwilę? Tak, miałem tak jakby się wschód zrobił szybko. No właśnie co samo. 63 mile do celu. True airspeed mamy około 400 na ten moment. What's your distance to target? Mniejszą wznoszenie. Code One, na razie nie atakujemy, oczekujemy na UZ-1, które jeszcze się nie zgłosiło po starcie. Code 1 wciąż na ziemi, także odezwiemy się. Podniosło się coś z lotniska. Potwierdzam, widzę. Przejdź na razie w trupa. Mam problem z tym, żeby TGP skierować na waypoint. Nie chcę mi się w ogóle zrobić z waypointu target. Dobra, zrobił. Co zrobiłeś? Kliknąłem jeszcze raz. Dobra, mam ich na radarze. To jest około 70 mil. Pamiętaj, że pomiędzy nami a nimi jest ta flota zasrana. Ona jest mniej więcej tak jak jest waypoint ten trzeci, znaczy czwarty, a waypoint pierwszy to po środku. Tak, tak, dokładnie. Można powiedzieć, że ten waypoint, te waypointy pierwszy, trzeci i piąty tworzą taki trójkąt, który mamy nie wlatywać. To na razie jeden kontakt jest. Bardzo szybko się wznosi. Przestaje się wznosić, ja. Redfield 3 do wszystkich. Mam pytanko, czy ktoś miał jakąś awarię? Tak. Benzin, zostaw światło. Nagle się wyłączył samolot. Zaraz wyjdzie mi poza zasięg radaru. Mi już wyszedł, a nie wygląda na to, że on nas widzi. Switching to Texaco. Tak, potwierdzam. On idzie w stronę naszego bullseye, to tak ostro. Ale pilnuj go, bo on jest napędzony i jest wysoko. Już 36009 Macha. Ale nie idzie na nas. Po 40 mil do niego. Poszedł drugi z lotniska. Otwieram, widzę. Colt jest ten jeden, drugi pewnie do niego dołączy. Uzi 3, ja mam problem, że nie widzę tankowców po takanie. Cześć.
mogę powiedzieć. Dobra, na ten moment oni nie są nami zainteresowani. Ta, oni całkiem odbijają gdzieś tam na ten, na zachód. Dobra, przełącz sobie tutaj sobie w tryb TO. Ja odbieram takane. Tak, to mam gotowe. Przerzucaj się między X i Y, powinno złapać. Wejdź na razie w AG. Monitoruj ich, jakby było coś niebezpiecznego, daj mi znać, bo mogę nie zauważyć. No okej, spoko. To do podziału celów, to tak jak się umawialiśmy. Ja na początku biorę to po lewej stronie. Ty bierzesz tam po prawej stronie te hangary. Tak, te dwa samoloty i dwa hangary obok to zaraz są, nie? Tylko musimy zdawać, pamiętać o tym, że prawdopodobnie część z tych samolotów wystartowała, nie? Magic Enfield, tu przerwaliśmy tankowanie w rejon naszego kapa. Jakiś wrogi Starship się zbliża, lecimy ich przechwycić. O tym właśnie chciałem powiedzieć, dzięki. Dobra, za chwilę wejdziemy w... radial mniej więcej 070 od celu, to z tego radialu będziemy atakować. Enfield, jaka macie odległość do celu? UZI 1, Ford 1. To Enfield to jakieś 100 mil, przyspieszamy. Enfield 2, my mamy do nich 70, bo nie będziemy pierwsi. Oni lecą w naszą stronę. Przyjąłem, lecimy ze wsparciem i tak. Zaczynamy kręcić w lewo. Na razie pójdziemy na kurs 350, spróbujemy delikatnie zmniejszyć dystans. Kopi. O, 340 poszedł. 45 znaczy. Widzę mniej więcej okolice lotniska. Jakie masz poziomy ustawione? Level 4, gain 5, ale to jeszcze tak nie wiem do końca, czy to będzie dobrze. Ja ci powiem, mam level na 3, gain na 0 i całkiem ładnie to widać. Co to taka na 15? Tak naprawdę atakuj wszystko, tylko nie pas. Enfield 2, jaką mamy do kontrolu? Dobra, kręcimy na ten. Enfield, tu 50 mil. Okej.
Czekaj mi 30, przechwytujemy. Tu mamy ich na radarze, też będziemy wspierać. Co, światło wyłączamy, nie? Na razie tak. I u mnie prędkość około 303. Kręcę na cel, jakbyś potrzebował, to mów, to ci zapalę światło. Copy, spoko. I u mnie 42,5 mili do celu. Nie ma 44. Dobra, widzę lotnisko, level 5, gain 1. Nie ma samolotów. Airfield 1-2, Fox 3. Dobra, wychodzę na cel, kurs 253. W tym momencie mam 36,5 mil. Kopi. Dobra, ja w pierwszej kolejności biorę te dwa hangary. Ja u siebie trzymam jakieś dwa hangary, to ja pierwsze zaatakuję. Później będę tam szedł w stronę tych zbiorników z paliwem. Ale które hangary? Po prawej stronie jakieś? Tak, ja najpierw atakuję te dwa moje hangary po lewej stronie. Ty najpierw atakujesz te dwa hangary, co miały być przy samolotach. Enfield, tu zwracamy się. A potem ja będę szedł w stronę tych hangarów, co są przy administracji, a ty znajdź sobie jakieś koło tych twoich hangarów, okej? Próbowaliśmy wam pomóc, podgonić, niestety straciliśmy, więc kopię, spoko. Będziemy wracać. Dobra, u mnie jest 10 sekund do rzutu. Takie pytanko, co mam na tym lotnisku tłód? Ja mam jakiś... coś mi się nakłada na hadzie i nie widzę dokładnie. Ja na had nawet nie patrzę, szczerze mówiąc. Tam są też jakieś wyrzutnie. Same, ale to nie są SR-15. Na chadzie. Ale też HSI możesz otworzyć. No właśnie mam HSI, bo na chadzie mi się nakłada coś, wiesz? To odpal HSI i będziesz miał po prostu, czy jesteś w tym kółku, czy nie jesteś. Ale zakładając, że lecisz koło mnie z podobną prędkością, to już pewnie masz. Dobra, ja zaczynam zrzuty. Dobra, wystrzelałem się, odchodzę w lewo. I wychodzimy sobie na kurs 140. Wszystko zrzuciłeś? Tak, wszystkie 6 sztuk. I obserwuję lotnisko. Chcę w miarę szybko zawinąć, żeby zobaczyć jeszcze, gdzie dolecą te bomby. Pamiętaj, żebyś tam nie podchodzić za blisko. Tak, potwierdzam już. Kręcę w lewo.
Dobra, moje powinny tam być w ciągu 30 sekund. Widzę eksplozję na lotnisku. Tak, moja trafiła jakaś jedna chyba. Tam od chuja się tego pali. Magic Enfield 2, switching to Texaco. Dobra, ja wychodzę na cel potwierdzić sobie przez TGP. Pali się całe lotnisko. Cold one, Ford one. Ford one, I'm ready for you. Cold one, jesteśmy gotowi, oczekujemy na was. Dobra, zadanie wykonane. Wychodzimy na waypoint 0. Jesteśmy 60 mil od punktu IP. Jeszcze nie widzimy na radarach, bo nie ma. Dobra, idę kursem 170. Około 70 mil. Musimy dostać od was, jak będziecie w odpowiedniej odległości, to ten, żebyś nie, żebyśmy nie wlecieli nad ten, nad tą flotę, to pójdziemy kursem, wiesz jakim? Kursem 120, znajdź mnie na tym, na niebie, ja jestem na 28 tysiącach. Jestem na 30 i na razie 0,90 kierunek mam. Dobra, wygląda na to, że jesteś przede mną. To po prostu leć na 120. Jesteś w stanie podać przybliżone koordynaty celu? Mamy 7 mil między sobą. Mhm, potwierdzam, ja lecę na 28 tysiącach, 120 i się spotkamy. Ford 2, misja wykonana, lotnisko Havadaraya zostało unieszkodliwione. Wracamy do bazy. Spodziewa się Bullseye 280 na 25. Widzę twoją smugę. Przyjął, szukałem tereny. Ten sound, zapalamy światło. Ciebie też wszystkie JSOWy poszły za pierwszym podejściem? Tak, to wszystko zrzuciłem. 41, Fox 3. Generalnie szykowałem się na więcej podejść, no ale jak te, no to... na szybko szukałem celi. Ja powiem ci, szybciutko sobie poleciałem wzdłuż lotniska. Co większy obiekt, to w niego waliłem. No ja tak samo, gdzieś tam te paliwa znalazłem, to też zrzuciłem. Nie ma co tego przeciągać. No nie, no nie. Gildu się strzela z tymi samolotami, co chyba się poderwały z Havadaraj. Nie wiem, Gildu widziałem, że zgłaszał Hornet Ball. Przed chwilą zgłosił też Fox 3. Okej. Okay. Jaką masz prędkość? 264. Kopi u mnie 302, to zaraz się spotkamy. Tak, za chwilę będziemy kręcić na niego. Chodzi mi o to, że tą flotę ominąć, nie? Spoko, spoko, bo nie, mówię, że Case'a 3 bym sobie zrobił. Tak naprawdę, gdyby nie te restrykcje uzbrojenia, to byśmy zdążyli jeszcze zaatakować tą flotę. No. Żeby nam kurwa okrętów nie zatopili.
ten atak się nie może zebrać. A teraz to już nie nasza sprawa. Jak coś poleci... A co jak na bolu ci LSO zgłosi, że to nie? Powtórz? A jak ci na bolu LSO zgłosi, że to nie? Zrobimy wave-offa, no. Dobra, możesz skręcić na F5-0 i przełączyć się na Takana. Cold One, Ford One, zamelduj jak zobaczysz cel, podaj odległość. Przyjął. Jeden, oczekujecie na północny wschód od wrogiej floty, jak rozumiem, tak? Czy na południowy, czy na zachód? Poprawiam, na wschód, czy na północny wschód? Ford 1 oczekuje na południowy wschód od wrogiej floty. Przyjął, na detalinku obserwuję jednostki. Co obserwujesz? Na Daytalinku obserwuję te jednostki, jesteśmy około 90 mil od nich. Okej, w takim razie Ford One rozpoczyna, ruszam na punkt startowy. Dobra, ale co 261 z kierunkiem 190. Kopi. Tak. To ci się zwiedzać zachciało? A szukałem tej floty przez TGT. Aha. I co, znalazłeś? Nie, ale chyba ją widzę przez noktowizję.
tak naprawdę to zaraz możemy się zgłaszać na lotniskowiec. No. To ja zgłaszam, że przechodzimy na jego częstotliwość. Port 2 przechodzi na częstotliwość lotniskowca. Port 2 Warfighter, ale tak. Dobra, to zgłosimy się osobno, bo jesteśmy w dużej separacji. Także ja pierwszy się zgłoszę za chwilę. Fighter 401, 41 Imbo, Mothers 025 for 49 miles, Angels and 7 state 0.5. Marshall 404, Marky Moms 027450, Angels 27.5. State 6.7. No to możesz się zgłosić. Okej. 401 Marshall 169 22 miles Angels 8 Altimeter 3012 Expected approach time is 122. Marshall 404 inbound Mothers 104 30 miles Angels 30 state 6.3. Ja mam w ogóle inbound mother zgłoszony przez radio. Masz już? No ja nie klikałem, nie wiem skąd się wziął. Może przez to, że ja zgłaszałem. No to wejdź po prostu na 23 mil. Mówisz? No jak chcesz. Możesz też wziąć abort. No i pytanie, czy tobie wtedy nie abortuję? Zaraz się dowiem. Dobra, to klikam, zobaczymy. Co, kliknąłeś? Tak, zrobiłem abort. No to ja dalej mam. Okej, to robię inbound. Marshall 404, Marky Mops 015421, Angels 31.5, State 6.5. 404, Courage Marshall, Ace 3 Recovery, CD1 Approach, Expect Final Bearing. No to czekamy. Dobra, zrobisz po prostu o mile wyżej. Spoko, approach time masz 22 też? Tak, tak. Dobra, to ja zrobię na 8000 i tyle. 7. No mówisz mile wyżej, tak? No, ja mam na 6000 zadane. No ja mam na 7.
A, przepraszam, ja się jebnąłem, fakt. Okej, okay, no to dobrze powiedział. Mhm. Na 23 8000. Dobra, ja już na 7000, zaraz dolecę do holdingu. No ja trochę za wolno ten obniżałem lot. Czekaj, to ty na 7000 w końcu masz, czy na 6? 7. Aha, no to mi też na 7, dobra, to ja na 8 robię. To zapytam się na Magico, jak ma się sytuacja. Port 2 do reszty lotów. Jak aktualny stan operacji antokrętowej? Port 1 robi rejoin około 30 mili od celu i odpala rakietę. Ej. Trochę przypał, bo jak oni dopiero teraz atakują tą flotę, to oni na 100% już ta flota dopłynęła tam, gdzie miała dopłynąć. No cóż. Także spodziewaj się, że nie będzie gdzie lądować. No zobaczymy, na razie cicho siedzi. Masz wizual na naszą flotę? Ty, rakiety w powietrzu. Twój rakiet. To chyba tyle było z naszej floty. No, widzę lotniskowie. Tak, tylko że nasza flota broni się. Strzelaj. I chyba widzę tą drugą flotę tam dalej, nie? A nie wiem, nie no, chyba za blisko. Cześć, zgłoszę do naszych. Port 2 do wszystkich. Grupa lotniskowca nasza broni się przed wrogimi okrętami. Życzę powodzenia. Ty, wiesz co, może polećmy na Alternate, póki jeszcze mamy paliwo. Mhm. Bo
moim zdaniem to nie skończy się najlepiej. Czekaj, patrzę, co mamy najbliżej. Sojuszniczych? Baldafra. No powiem ci, tak dość grubo tutaj się dzieje. Nie wiem, jestem na razie na tym holdingu. No ja generalnie kieruję się nad ląd już. No ja też rezygnuję. Dwa przerywamy lądowanie. Ogólnie tutaj najbliższe lotnisko niebieskie to jest Al Minhad. A nie Fujairah? Bo na mapie Fujairah jest niebieska. Wiesz co, bo ja patrzę ze zdjęcia z tego, z Combat Flight. Dobra, to do tankera lecimy. I właśnie ogólnie Al Minhad jest takie na niebiesko zaznaczone, reszta białe po prostu, nie? Dobra, włączam takana na 15, znajdźmy się w powietrzu. Okej, 9,2 mili. Jestem za tobą. Jaką masz wysokość? 12,800. Kopi ile paliwa? 5,5. U mnie 5 równe. 4800 bym powiedział. Mamy Arko niedaleko. Trzeba będzie do niego polecieć. Jaki tam jest taken? Tak. Czekaj. Arko ma taken 47X. To ustaw. Ty mnie powinieneś widzieć chyba, nie? Tak, widzieć. Kieruj się na tego arku. Kopi, 34 mile. Ja obserwuję naszą flotę, co z nimi. Przejdźmy częstotliwość Magica. Dwa z uwagi na niebezpieczeństwo przerwaliśmy lądowanie lotniskowcu i udajemy się do tankera, ale jest na alternate. Jakiego tankera i jaki rankowy? Dużo chcecie wiedzieć. Dobra, ja idę w tym momencie do Shella 1, a potem do wracam na Aldatę. F-18 UZ Zwi Body Spike. Jakie mamy lotnisko zapasowe? Aldafre chyba, jako 16 stamtąd startował. Spadę spałek F-18-22,5000. Masz wizualną flotę? Wiesz co, teraz flota mnie lokowała, przed chwilą 18 z przodu.
Może to nasi nie lokowali. Od Aldapa. Przechodzę na częstotliwość lotniczą. Dobra, widzę flotę. Tą wrogą? Swoją, swoją. Jeszcze są w całości. Potwierdzam. 13 mil do tankowca. Okay. Magic, Enfield 2, lecimy pomóc Enfieldowi 1. Widzimy wroga. Rakiety w powietrzu, flota się broni. To przejdźmy tu na tym drugim radiu naszym na tankowiec, a gadajmy na micie. Informacyjnie, jeden z okrętów floty się pali. Naszej floty, czy ich? Naszej, naszej. Flota jeszcze się broni, około, prawdopodobnie trzy okręty się palą. Lotnisko jest jeszcze całe. Informacyjnie prawdopodobnie lotnisko jest się pali. Dobra, ja idę z powrotem na okręt. Co to tam leci z tymi czerwonymi smugami? Nie wiem, ja się zapatrzyłem na flotę i na tankera nie leciałem. To mają być normalne smugi? Ja nie widzę smug żadnych na razie. 20 minut tankera. Halo Bartek, jesteś na micie? Jestem. Enfield 1, to Enfield 2. Czy potrzebujecie pomocy, czy mamy robić RTB? Ty widzisz te 3-4 samoloty, co nas tam? Z czerwonymi smugami lecą? Jak daleko od nas jesteście? Jestem 20 minut tankera. 70 mil. Powtórz, przerwał coś. Jestem 20 minut tankera. Dobrze, że się wycofaliśmy, tak teraz ci powiem. Jaka jest częstotliwość tego tankera? Enfield 1 to Enfield 2, rozumiem. No dobra, jednak to były białe. Jaka jest częstotliwość tego tankera? 247. Enfield 2, wracamy na radar. Taka kolejka się tu jakaś robi. 247 radyczek. Thank you.
Dobra, jest to na tankerze? Tak, normalnie dzień niepodległości. 5 mili, 5800 paliwa. Do tankera Arco. Port 2. 4000, nie, poprawkę, 3000 paliwa, 1 mila za tankerem. To podchodzi, ja się podpinam pod wóz, koszyk prawy. Port 2, podchodzimy pod oba koszyki. Podchodzisz pod prawy? Ja pod lewy, chyba że chcesz pod lewy. Nie, ja podejdę pod prawy. Potwierdzam, nasz lotniskowiec dymi się z okolicy, Krocza. Jaka tam jest prędkość? Natomiast na mniej więcej 287. Widocznych uszkodzeń na pokładzie lądowania. Bierzemy do pełna? Kopił z jeden, ale mi się tak, wydaje, że nie powinniśmy lądować na uszkodzonym lotniskowcu. Oni tam mają teraz wajdę. No, w tej grze nie będziesz miał widocznych uszkodzeń pasa, więc według mnie on się już nie nadaje do lądowania. Kopi. Będziesz miał. Tam marynarze walczą o życie, a nie przyjmują samoloty. Potrafiło naszą flotę. Przeciwnik. A nie domyślne. Który to taki żartownik? Wroga flota. No jaki jest status wrogiej floty w takim razie? Prawdopodobnie ma się dobrze. Jaka jest kolejka? Bo tutaj widzę pełne samolotów latających koło. Port 2 aktualnie przy obu koszykach. Ma się dobrze, minus 4 okręty. Port 1 mamy 3000 ponad i oczekujemy 1000 fitów ponad tankerem, no. Uzi One, Port 1, jaki jest nasz divert, bo nie pamiętam. Port 1, Uzi One, ja osobiście nie wiem. Zatankuj do 10. Na terenie Mir, to was przyjmą. Kopię przerwę. Kopię, jak któryś jest polecany. Skoro 2-2 po atakowaniu przez zonę prawe skrzydło. Polecam Al-Ain z racji Fujaira, jest zbyt blisko wrogiej floty. Copy Al-Ain. Lewy koszyk wolny. Na jakim lotnisku będziecie lądować? A kogo pytasz? No,
miejsce praktycznie, jakie wybieracie? Port 2 prawdopodobnie Align. Jakiś koszyk wolny, bo tu widzę samolotu dla tu. Lewy. Dobra, Ford 3, podchodzę do lewego. A możecie powtórzyć, co Wantar mówił, bo strasznie mi go przycinało, nie zrozumiałem, co mówił o lotniskach. Że na line. Overlord, 1-1. Okej. Przechodź od razu na prawo, ja jestem za tobą zaraz. Ford 2, zakończone tankowanie, przechodzę na prawe skrzydło. Ford 3, podchodzę do lewego po mini. Ford 2, leaving. Równam. Przejdźmy na naszą wewnętrzną. A nie, nie mamy jej wklepanej, to zostajemy tutaj. Okej. Okay. Gdzie to lotnisko w ogóle jest? To jest pytanie wieczoru. Rozejrzę się po mapie szybko. No rozejrzyj, bo ja muszę się pilnować, żeby nie wlecieć w ciebie. Ford 1-1, Polship Hornet, approaching observation. Ustaw sobie wora na COM 2 na 112.60. Dobra, odbieram wora, kurs 180. Potwierdź 112.60 czy 112.6? 112.6. Okej. Ja również odbieram. Pierwszy raz znalazłem dla tego zastosowanie. Port 2, udajemy się na lotnisko Alain. A to wygląda. Chyba większość misji się zakończyła w Port 2. Przyjął. To lotnisko jest jakoś normalnie widoczne, bo ja go nie widzę tu nigdzie. Ono daleko jest. My jesteśmy nad wybrzeżem, ono będzie ze 100 mil od nas. Zaraz sobie wklepiamy koordynaty. A to gdzieś tam Aldafra, Liwa, tak? No te okolice. Bardziej w stronę lądu. Mogę podawać koordynaty. Moment.
24 16 36. Enfield 2? Enfield 2. 5, 5, 3, 6, 4, 2. Nie, jesteśmy na kapie. Już na popadowym. Kopię mam. Widzimy, czekamy aż się zbliżam. Kopię. Elewacja. 813. I to jest 60 mil. Potwierdzam. Częstotliwość tego lotniska to jest 250650. Przejdziemy sobie na, nie wiem, 30 mil. Kopię. Jak będziesz gdzieś skręcał, to gadaj. Dobra. O, faktycznie. Jakoś tak dzwoniłeś dość szybko. O, matko. Ojej, przepraszam. Byłem przekonany, że jestem na ATC. A ty nie miałeś ATC? No nie. Spoko.
przejdziemy sobie na częstotliwość lotniska. Port 2, przechodzimy na częstotliwość lotniska AL-AIN-250.650. To 50650 Ford 2 Radio Check. 5 na 5. Kopi. Ford 2 inbound 0504 30 miles, Angels 22, State 8. Dobra, przechodzę sobie na QFA, czyli 262926, pasus aktywny jest 01. Czyli ten przeciwny. Miniemy lotnisko, zawiniemy i dopiero. Potwierdzam. Obserwuję to lotnisko przez TGP, tam są dwa, tak jakby pasy, jest jeden taxiway szeroki i jeden pas. Pamiętaj, żeby się nie jebnąć. Od strony naszego podejścia to będzie lewy czy prawy pas? Od strony naszego podejścia pas będzie prawy. W sensie teraz, jak będziemy przelatywać nad lotniskiem, jak będziemy lądować, to nasz pas będzie lewy. Bo teraz jak spojrzysz, to na naszej pierwszej jest to lotnisko. To wygląda jakby miało dwa pasy. No rzeczywiście, ale tylko na jednym są światła. Dobra, gdzie ty jesteś? O, dobra. Na lewej. Będziemy schodzili w dół, przepustnica na zero. I będziemy kręcili w prawo. Lepiej. Zrobimy sobie overhead break'a, nie? Schodzę około 17 stopni. Kopię. I porąbany dzisiaj trochę ten lot. No czemu? Ciekawie. Ale flota nam się zgubiła. No. Alain Uzi 1-1, holding hands Uzi 1-2, low fuel state 1.8, currently downwind left to 0-1-0. Copy, Ford 2 aktualnie na upwindzie
Kierujemy się na prostą do pasa. Także lądujcie pierwsi. Copy. Nie są opadanie. ATC ustałem na 350. Stabilizuje na około 1300. Copy. Poczekamy, damy tamtym wylądować, bo oni mają dużo mniej paliwa od nas. Tak. UZI 11 turning base. Break lewy? Tak, break będzie lewy. Dobra, to przechodzę na prawo. Kręcę w prawo. Także uważaj, bo będzie to ostry zakręt, bo w pas chce się wyrobić. Port 2,9 mil na prostej do pasa 0,1. Będziemy robili overhead breaka lewego. A sypnę flarami, co mi to? Dobra, uważaj, równam. Kręcę do lewej. UZI 11 turning final 010. Wychodzę na kurs 050. Można poflarować. UZI 11 on final to runway 010. Rejka będę robił na 1,5 mili, ty na 2,5. Tu break. Fort to break.
UZI 1-1, touchdown. Pamiętaj o tych 15 sekundach po minucie progu. UZI 1-1, runway clear via taxiway Charlie. Port to downwind. Port to unturning base. One on final. One touchdown. Dobra, ja zjeżdżam przez Charlie. Port to leaving runway via Charlie. Align traffic, Fort 13, Fort 12 inbound from 360 for 70 miles. Masz owiewkę otwartą? Tak. To jest taki airbreak. No. Dobra, z góry, że opuściłeś jeden. Rano jest klip. Stawimy się koło tych Hornetów. Okej.
Chucks. Copy. Dobra, gaszę maszynę. Ja też.